TVG9. Mamy tutaj w studiu redaktora zaprzyjaźnionego kanału telewizyjnego, niezależnej telewizji. Przedstaw się, Mirku. TV24, reporter Sky, telewizja internetowa. Może powiesz trochę o niej? No myślę, że... Od niedawna ona, tak? Ona jest od niedawna. No. Jest jeszcze parę materiałów już zostało zamieszczonych. Myślę, że one mają odzwierciedlać to, co się wokół nas dzieje. Rzeczy przyjemne, ale czasami i życie też jest nieprzyjemne, to i takie też trzeba. No wiadomo. Jak ze sobą... No ja się cieszę, że ta idea niezależnych telewizji pączkuje. Na razie może jeszcze tam mamy obaj pewne niedociągnięcia, ale wspólnymi siłami to będziemy naprawiać. No zresztą nawiązaliśmy kontakty z telewizjami niezależnymi z innych miast, nie? I myślę, że te rzeczy trzeba, drodzy Państwo, popierać. Nie dlatego, że my to prowadzimy, czy to będzie Klaudiusza Wesołka, TVG9, czy TV24, reporter Sky moja, ale i inne również. I trzeba się wokół tej idei jednoczyć, bo teraz jest ten czas, kiedy telewizja będzie wchodziła do internetu. A poza tym dlaczego? Zresztą ja do Ciebie tu przychodzę, to jest bardzo ciekawe. No tak, bo przychodzisz do mnie tutaj przesyłać te dłuższe filmy, jak tak. Masz. Ale przecież Ty masz w UPC internet z większą prędkością niż moja. Masz 5 mega na sekundę, kiedy ściągam, tak? Materiałów. Aha, ściągam. A kiedy wysyłam, mam tylko 512 i to jest skandale. To jest tak, jakby ktoś celowo to udrukował. Jak sobie założyłem internet tani, ale tylko 2 megabajty na sekundę, ale obojętnie w którą stronę, czy do ściągania, czy do przesyłania. I dlatego tak się ja mam w lokalnej sieci, sieci internetowej, tutaj w Gdańsku Lotis się nazywa. I nie robią takich numerów. I ja tutaj mam, jak tu kolejną rozwinę swoją spiskową teorię, że to jest celowa robota, żeby ludzie byli właśnie biernymi odbiorcami, konsumentami tylko, a sami, żeby jak najmniej wrzucali do internetu. Dam przykład, jacy są bezczelni. Kiedy poprosiłem, bo były jakieś zakłócenia jakiegoś technika ze współpracującej z UPC firmy, to mi bezczelnie naliczyli jakieś kary, czy Bóg wie co, że nieuzasadnione, a się okazało, że były kable zaśniedziałe i teraz będą anulować tą rzekomą karę. Ale to nie jest ich złośliwość nawet, Mirku, myślę, nie, może być. No nie, bo te wielkie korporacje... W tym przypadku, przepraszam, to była złośliwość. Być może. Tak, bo po mojej ale tam wszystko jest... Jest anonimowe, tam dzwonisz i nie wiesz, z kim rozmawiać, z jakimś... No więc właśnie to jest moro. W swojej sieci ja wiem, ja dzwonię, wiem, która pani jest od faktur, który pan jest tutaj od spraw technicznych i wiem zawsze, z kim mam co załatwiać. Oni są, UPC, w innych multimediach, no to właśnie jest tak, że jest kompletna anonimowość i no taka biurokracja, no powiedzmy. Ja myślę, że gdyby była zdrowa konkurencja, to byłoby o wiele lepiej. I tutaj jest apel w tym momencie do rad osiedla, do zarządców budynków. Ta. Drodzy Państwo, lokalne, nie możecie wchodzić lokalne osiedla, przepraszam, nie możecie, to jest apel, nie możecie wchodzić w zbyt silne układy, bo jest to przeciwko mieszkańcom. Że kiedy my się dyktatowi UPC czy innych większych operatorów internetu, telewizji czy telefonu, bo oni mają trzy w sobie te rzeczy. Jednoczmy się wokół tych mniejszych rzeczy, mniejszych operatorów, ale za to sympatyczniejszy, bliższych naszemu sercu i naszej kieszeni w końcu. Tak, bo są coraz tańsi. Powiedz, Mirku, że kiedyś ludzie się bali, ja sam przyznaję szczerze, tego, że taka firma osiedlowa dziś jest, jutro może jej już nie być. Ale no w tej chwili już mi minęło parę lat, jak te firmy istnieją i te, które przetrwały kilka lat, one będą istnieć dalej.
Ja myślę, że tak. Już w tej chwili te, nastąpiła selekcja i te lokalne sieci, które no przetrwały te trudne czasy i tą konkurencję z korporacjami, uważam, twórzmy lokalne społeczności, gromadźmy się wokół lokalnych inicjatyw. Zwalczajmy mega konkurencję typu UPC i temu podobne, drodzy Państwo. Dobra. Dziękuję Ci bardzo, Mirku.